Siemanko, tu nietypowy chądziarz. Pokażę Wam dziś dwie rzeczy. Jedna to jest silniczek do poziomowania ksenonów, a druga rzecz, jak go założyć do lampy. Zacznijmy od silniczka. On jest prosty w budowie, jak widzicie. Tu jest taki trzpień, który się wysuwa i on powoduje, że słup światła idzie w górę albo w dół wtedy, kiedy trzeba. Ten silniczek można otworzyć. Wystarczy te klipsy tutaj. Rozgiąć to nawet można zrobić palcem. To są rzeczy, które typowo w akordach siódmej generacji padając, nie? No wiadomo, jak się kupuje Honda, to jest niezawodny, porządny, japoński samochód, który się nie psuje, prawda? No, to ksenony to jest coś, co się psuje w każdym akordzie i poziomowanie ksenonów. No i najbardziej typową usterką ksenonów w akordach jest korozja tylnego czujnika położenia pojazdu. Ja mam to już wymienione u siebie. Ale poziomowanie dalej nie działa tak, jak powinno. Więc wymieniam silniczki. No tak, to bardzo łatwo to otworzyć, jak widzicie. Tak naprawdę to łatwo, tylko mi jakoś nie idzie. O, cyk, otworzyło się. Proszę bardzo, wystarczy wyjąć te klipsy. I w środku, proszę bardzo, ukazuje nam się coś takiego. To jest tylna część, to jest przednia. Tu jest płytka z pinami, tam są takie, nie wiem czy to widzicie, pewnie nie, bo słabej jakości sprzęt, ale tak ma być właśnie słabo, jak akord jest słaby. Tam są takie zębatki, one się kręcą i to się poziomuje. Jak to działa? Dobra, składamy to, czy po prostu zakładamy, cyk, pyk, ciach, pach, działa. O. Mam nadzieję, że już się zorientowaliście, że nagrywam bez scenariusza i uwielbiam Hondę. Dobra, coś w ogóle widać tutaj? Widać. A jak tak robię, to nie widać. A tak, widać. Dobra. Ten czujnik wkręca się w lampę. Jak on działa? No, działa tak, że tam się kręci, to się chowa ten trzpień, tak jak Wam mówiłem, i poziomuje lampę. Gdyby ten układ poziomowania nie zadziałał, to producent był rozsądny i to przewidział. I można za pomocą śrubokrętu krzyżaka, wkładając go tu lub tu, w sensie, tak widzicie to? Tu lub tu, wypoziomować lampę. Nie róbcie tego sami, bo na bank coś spieprzycie. Jedźcie sobie do stacji kontroli pojazdu, zapłacicie dwie dychy i Wam to zrobią profesjonalnie. No ale dlaczego ja o tym mówię? Bo żeby włożyć ten silniczek do tej lampy albo do poliftowej, bo to jest przedliftowa. Ja mam polifta, ale lampę kupiłem przedliftową, bo tańsza. Koniec dygresji. No to tutaj można włożyć sobie taki śrubokręt, o, i zacząć nim kręcić, co nie? Jak kręcicie w jedną stronę, to ten trzpień się chowa powoli, bo on ma mały skok, bo o to chodzi w poziomowaniu, żeby powoli go wypoziomować. A jak w drugą stronę, to się wysuwa i to chyba powoduje, jak się wysuwa, to powoduje opadanie lampy. No dobra, i teraz żeby to zamontować do lampy bezstresowo, to wyciągnijcie sobie ten trzpień na maksa, o, tak jak teraz jest u mnie. O, tak. Tak? Właśnie. I teraz bardzo łatwo będzie to zamontować do lampy. Już pokazuję. Oto lampa, jako się rzekło, pięknie odnowiona, prawda? Znaczy odnowiona, umyta. O, tutaj mi trochę jeszcze zostało wody, ale to albo odparuję, raczej nie odparuję. To i tak będę to otwierał i robił z tych dwóch kompletów jeden. Nieważne. No, mamy taką lampę. Tu jest przód lampy, tutaj nic ciekawego się nie dzieje. To jest tył lampy. I teraz miejsce, w którym należy włożyć ten silniczek, to jest tutaj. Ten otwór. I teraz, jak to zrobię? A w ogóle jeszcze Wam pokażę, jak działa poziomowanie ksenonów. Tutaj jest ten cały zestaw odgłośników i jak się go tak opomacha, co nie? To jeździ góra-dół. I jak to wygląda w rzeczywistości? Z przodu, no tak wygląda, że ja tym macham, to jeździ, prawda, góra-dół i to dlatego działa. No dobra, no i teraz mamy ten silniczek z maksymalnie wysuniętym trzpieniem. To jest ważne, bo jak tego nie zrobicie, to będzie trudno. Ja na przykład tego nie wiedziałem, bo o tym nikt nie pisze, co nie? Bo wiecie, naprawianie Hondy to jest wiedza tajemna i tym się nie wolno dzielić za darmo pod żadnym pozorem. Także nikomu tego filmiku nie udostępniajcie, jak go znajdziecie. No, więc ja wyciągałem te silniczki, no nie te inne, to nieważne. Jak nie wykręciłem tego trzpienia i mało go nie urwałem, także nie róbcie tego, bo będziecie musieli kupić nowe, dobre silniczki. No dobra, i teraz, żeby to
zamontować bezstresowo. Bierzecie sobie lampę, na przykład w takich porządnych, domowych warunkach, jak ja mam, co nie? Bo przecież prawdziwy hondziarz to naprawi wszędzie hondę. Bierzecie sobie lampę i ten cały komplet odbłyśników bierzecie tak do siebie maksymalnie. Czyli tak jakby w maksymalnie górną pozycję, co nie? Tu jest góra lampy, tu jest dół lampy. Czyli tak, przybliżacie to maksymalnie do siebie. I tutaj teraz tak, ten silniczek ma takie trzy trzaski, ten jest szerszy. Tym, więc tym szerszym w tą tutaj, w ten otworek, w tę część wyfrezowaną pod tą szerszą część wkładamy. I tą kulką, co nie, zaczepiamy, tutaj są takie, taki rowek. Więc jak maksymalnie mamy przysunięte to do siebie, to wystarczy, że włożymy tę kuleczkę, no tak mniej więcej, ustawcie to jak powinno być. Włożymy tę kuleczkę, to nawet widać ładnie, cyk, w ten rowek i już siedzi, patrzcie, już ja tylko macham tym silniczkiem teraz i wszystko się rusza. No i teraz to umieszczam tutaj, cyk, ciach, pyk, zrobione, co nie? No i pięknie już siedzi, nie mogę teraz ruszyć, nie mogę ruszyć zestawem nadbłyśników. No i super, o to chodzi. No i co? No i tak, i tak samo trzeba zrobić z drugą lampą jeszcze. A jak już jesteśmy przy tym, to podobno, ale tego nie wiem, zaraz to sprawdzę, to się nazywa jakoś, nie pamiętam. No i ważne, to w przedlifcie jest inne niż w polifcie, ale podobno da się przełożyć, w sensie lampę całą, kompletną, przedliftową do polifta. No i odwrotnie też. Ale jakbyście to chcieli wymieniać tylko, to się nazywa przetwornica chyba. To jakbyście to chcieli wymieniać, to przedliftowe do przedlifta, poliftowe do polifta, bo inaczej to nie działa. No. No i to tyle, no. I idę zaraz to montować i zobaczymy, jak wygląda przedliftowa lampa w polifcie. Pewnie super, ale pewnie to jest niezgodne z katechizmem hondziarzy i pewnie będą pluli mi na samochód i wytykali mnie palcami. Ale trudno, ja mam to w bagażniku, mam to pod podłogą, obok butli z gazem, bo mam akorda na gaz. No to chyba tyle, nie? Jakby wam się ten filmik spodobał, to zapiszcie sobie w ulubionych, dodajcie do zakładek, ale absolutnie nie dzielcie się tym filmem z nikim, bo to, co wam teraz pokazałem, o to, montowanie tego, to jest wiedza tajemna. I po prostu nie wolno się tym dzielić. Także jak ktoś to znajdzie, to super, ale nie podawajcie tego dalej. No to na razie, co nie? To pa.